Moi drodzy, paczuszki zostały właśnie spakowane i wysłane do was. Kurier był u mnie 2 minuty temu, więc te osoby, które zamówiły bluzy w zeszły piątek do wczoraj, właśnie te bluzy do was lecą. A jeżeli ty również chcesz zgarnąć moją kozacką bluzę, która już naprawdę kończy się, jej stan magazynowy z dnia na dzień jest coraz mniejszy, to zapraszam ciebie do linku w opisie, gdzie możesz właśnie nabyć taką bluzę. Myślę, że już w kolejnym odcinku będę dawał kolejne zdjęcia was z moimi bluzami, więc zapraszam was do robienia zdjęć, oznaczenia mnie na Instagramie i wysyłania ich na mojego maila. A teraz czas na GTA przez mapę, bo było hardkorowo. W ostatnim czasie zauważyłem, że bardzo lubicie, gdy samoloty w serii GTA 5 przez mapę spadają nam na łeb. I tak właśnie będzie dzisiaj, gdyż z moim przyjacielem Kaluchem spróbujemy przejechać całą mapę, a nasi oprawcy będą właśnie spadać nam na łeb. Standardowo mamy 3 życia, tak jak mamy 3 checkpointy. Na drugim checkpointcie ich zwiadowca może używać granatów i nimi w nas rzucać. Zaś na trzecim dostają możliwość strzelania do nas z rakiet. To już się robi naprawdę hardkorowe. Pierwszy z checkpointów jest na markecie przy autostradzie do Paleto. Drugi oczywiście na stacji w Paleto. I trzeci na stacji przy winnicy. Pewnie jak zawsze teraz jesteście bardzo ciekawi, czy nam się uda, a ja wam powiem jedno. Oglądajcie odcinek do końca. Cześć moi drodzy, z tej strony Ospano. Witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnej cudownej serii, którą tworzę ze swoim przyjacielem Kaluchem. Cześć Kali. Dzień dobry, ale się jaram, bo dzisiaj jest dobry challenge. Tak, właśnie widzę jak się jarasz. Oczywiście po drugiej stronie barykady jest ekipa TK. Jestem raperem. Ekipa TK ma swoją perspektywę, którą możecie oglądać zaraz po tym odcinku. Ale jeszcze jest jedna bardzo ważna informacja. Mój przyjaciel Kaluch też ma odcinek. Bardzo fajny, ciekawy. Tak, więc jak chcesz se sprawdzić, to se sprawdzaj. Tam w opisie link jest. Stary, serio coś dzisiaj wyluzowałeś. Ja dziś chilluję, stary, ale zaraz się skupię, bo jednak ten challenge dzisiejszy wymaga story takiego skupienia, że masakralnie. Właśnie widzę, ale dobrze, dobrze, stary. Chillera to jest bardzo ważna rzecz. Pogoda poprawiona, ale można zawsze poprawić swój wizerunek i wasz wizerunek możecie poprawić dzięki super bluzie Ospano Slime, którą znajdziecie w moim sklepie właśnie w opisie. Ale poleciał chłop. To jest mistrz marketingu. Tak jest. Zapraszam was wszystkich do właśnie kupowania moich bluz, oznaczenia mnie na Instagramie i co najważniejsze, wysyłajcie mi fotki, bo będę was dodawał na odcinki. O kurde. A mnie też dodasz? Jak wyślesz stary, to cię dodam. No to wysyłam. A teraz nie będziemy więcej gwiazdożyć. Zasady są proste, jedziemy nad czajkami. Mamy 3 życia, mamy 2 checkpointy. 3 checkpointy mamy stary, bo dzisiaj jedziemy przez całą mapę i nasi rywale będą wlatywać w nas samolotami. Oni tam krążą już, ja widzę stary. Widzisz to? Tam nad plażę sobie popatrz, widać ich. Masakra. Gdzie tam? No już chłopie tam krążą. Oni nie mają takiego skilla, żeby latać pod mostami, więc ja myślę, że jak sobie wjedziemy pod most, to możemy na bezpieczniaku jechać. Tak mi się wydaje. Tak, tylko głównym celem jest to, że jedziemy przez autostradę. To jest właśnie to. No a dopiero... tak, ale po drodze mamy kilka mostów, tylko mówię. Musimy się dobrze rozglądać, stary. Szkoda, że... Możemy spróbować tak, o, że jeżeli... będzie za ciężko, to pojedziemy jednym autem i będziemy się stary dopingować, rozglądać. Okej, ja jestem ready. No to co, jak jesteś ready, no to dawaj chłopie startu. To piszę startu, czekaj. I wjeżdżamy tutaj od strony autostrady, jeszcze zobaczę go, stary, go, go, czy go. Mam... A już daj start. Dobra. No sorry, ja myślałem, że już miałem pisać. Nie, dobrze, dobrze, dobrze. Musimy jechać tu na lewo i wjechać na tą autostradę tutaj, stary, zacząć. Ale mega przyjemny jest ten samochód. Nigdy nim nie jeździłem, aż tak nim fajnie jeździ, tak się fajnie prowadzi. O tutaj, masakra. Tutaj, tutaj. Jest taki instynktowny strasznie, co no nie? Mega, naprawdę fajny, bardzo mi się podoba. Propsuję ten samochód. O, tutaj, o ty kurde. Tak, 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 wjeżdżamy. Ja a widzę samolot już za nami, lecą, jak jedzie. No. Stary, drugi z prawej. Trzeba na drugi pas przeskoczyć i lecieć dwoma pasami. Ja widzę, że lecą, no. Właśnie, bo zapomniałem wam powiedzieć, że oni mają ci ułatwioną zabawę, bo ostatni raz jak jechaliśmy, to był ruch uliczny, nie było ruchu ulicznego, a dzisiaj jest ruch uliczny i możemy mieć totalnie przekichane. Ale tylko oni na razie chyba się to ich nie widać, stary. Co za nami, stary? Nie ogarnęli sytuacji. Lecą, lecą, niektórzy lecą, dobra, trzeba uważać. O, pikują, a jeszcze nie. Zderzyli się w powietrzu. Kurde, wypadłem, nie miałem pasów. Co ty gadasz? Dawaj, wow! Tu. Wybuchają, widzę, widzę, spadł jeden. Rozpierdzielił mi samochód? Nie, jeszcze żyje, stary. Tak? To dawaj, bo już mnie gonią, a ja cisnę, stary. Z czemu on strzela? What? Zapiłem pasy dopiero, rozwalają mnie tu, stary, będziesz to widział. Ej, on do... Tak, widzę, ale jeden zaczął do mnie strzelać, a nie może strzelać, co za burak w ogóle. Nigdy mnie nie słuchają ci nasi chłopie przyjaciele. Tak to z nimi bywa, widzę, że jedziesz tam zielony, jesteś przede mną. Tak, ja mam tak, tu tak, gościa, tak, który tak. Zaraz we mnie się właduje. Wow!
Widzę, różowy, nie? Przepraszam. No, ale coś chyba ten różowy oszukuje. Shadow jedzie na jakiejś kupie skuterze śmiesznym, co widziałem, jest? No, widziałem, ja go próbowałem tutaj zrzucić, nie wiem co ten motor... O, ja pierdzielę, stary. Gdzie ja jesteś? Pierdzielę. Masakrę mam. Ale dasz radę dojechać? A, wybuch jeden za mną, żyje. O kurde, we mnie wlatują! Wleciał jeden we mnie, ale dalej żyje! Widzę. O, stary! Ja mam mocno zniszczony pojazd, ale... O kurde, prawie kosmitę rozjechałem. Uważaj, ty jesteś stary, obok mnie! O kurde, nie. Widziałeś to? O pierdziele, ale cię wybił. Dobra, ale... ja jadę, stary. Co oni robią? Gdzie jest checkpoint? Ten sklep, co ty wtedy miałeś. A, dobra. To jeszcze kawałek, dawaj, co oni tu majstrują w ogóle? Ja pierdziele, samobójcy, kamikadze normalnie goście robią. Ja się tu z Shadowem przepycham. Dobrze, jedź. Ja teraz się sprawdza to, że oni mnie, stary, nie słuchają i grają na swoją niekorzyść, bo im powiedziałem, że jeżeli będą wlatywać i się rozbijać i wybuchać, to przecież wtedy będą robić nam obrażenia, co nie? No to prawda. A oni nas tylko popychają, co niektórzy, ale ja myślę, że ten Insurgent to jest stary prze-OP samochód. Tak. Ciężko. Cztery rakiety wytrzymuje. Wow. Ciężko będzie im nas rozwalić. Myślę, że damy radę, stary, zrobić pierwszy checkpoint. Jeżeli będzie za łatwo, to troszeczkę im pomożemy. Ale generalnie Insurgent jest w stanie wytrzymać cztery rakiety. Czyli... O, pali mi się już auto, stary. Pali ja mi się nagrywam, już auto. Ja stary. U mnie jest masakracja. No. Ja jeszcze żyję, ale... Fajną będziesz miał perspektywę też, patrząc na to, co się tu dzieje u mnie, tak? O! Dobrze, bo ja mam Saigon i auto mi się paliło przed chwilą, o, stary. Dachuję, chłopie, przelatuję nad jakimiś pociskami, co jest? Co ty gadasz? Co się tu dzieje? No mówię ci, stary, jara mi się auto! Jak z filmu akcji, ja mam dalej wszystko clear. Gdzie mam jechać? A, do sklepu, na tą stację już, stary, dojeżdżam, już praktycznie ją mam. Jest! Dobra, mam, stary, checkpoint, możesz pisać checkpoint. Jest checkpoint. Pierwszy checkpoint jest nasz. Wow! Ale to objeżdżamy mapę dookoła? Tak. Okej. Dawaj tutaj, stary, na checkpointa. Jadę, wjeżdżam, chłopie, pana, to uwaga. Przejechałeś checkpoint, stary! Aaa, bo to na stacji. Ja to jestem. Ale możemy stamtąd zacząć, dawaj tu. Dawaj na checkpointa. Jaki był kis samochodowy teraz. I zaraz ciśniemy kolejną rundę. Jak tam, przyjacielu? No chillera, stary, dobrze poszło. Na razie mamy 3 życia, więc to jest obiecujące, ale kurde, powiem ci, że to łatwe nie jest. Zresztą sam widziałeś. Ta, tu masz rację. Wiesz co, mieliśmy farta, mi się wydaje, w tym checkpointie, bo oni rzeczywiście nie ogarnęli to, że mają wybuchać, co nie? Gdy zaczęli wybuchać, to mi się już 2 razy auto podpaliło i być może z kolejnym jakimś tutaj strzałem bym po prostu wybuchł, nie? No kurde, nie możemy tak balansować, trzeba to na pewniaka zrobić. Tak. Jak będziesz gotowy, to piszę startu i stary, lecimy. Oni naprawdę robią źle, że są tutaj, bo powinni być wysoko w powietrzu i po prostu w nas uderzać, a oni tutaj tak blisko latają. Tak, go uderzył. Stary. Czekaj, patrz. Dawaj, no. O! Niszczymy go, stary? Już mu się pali silnik, uwaga. Dawaj. To, jak wyleciał. Będziesz ready, to powiedz. Dobra, lecimy. Shadow będzie im, stary, dawał info. I może, co, może robimy tak, jak kiedyś próbowaliśmy, stary. Ja pojadę jako pierwszy, z racji, że mamy 3 życia. I ta, spróbuję, jedź. Stary, zbejtować ich wszystkich. A później ty, stary, będziesz próbował. Jak się za mną rozbijają. Ja widzę, stary, mam to z tyłu, fajną perspektywę. O kurde, uszkodzili mnie trochę. Tak? No, ale jeszcze żyje. Jak tam jedziesz z przodu, stary? Stary, co się dzieje? Wszystko wybucha wokół. Samochody wybuchają nawet. To jest masakra. Samochody też wybuchają. Strzelam do Shadowa, chłopie. A, możemy do niego strzelać. Ej, właśnie, my możemy sobie pomóc z tym ruchem ulicznym, stary, bo jak strzelamy, to pędy szybciej jadą. To ładuj tam w niego. To znaczy, właśnie, wiem, no. Będę tak robił, tylko w sumie to nie wiem, bo teraz zobaczyłem, że stary 2 razy zabiję kierowcę, nie? Ty, byczku, tu jest tunel z lewej. Jedź tunelem. Tak, masz rację, zjedź, no. Na lewy pas, całkowicie. Jadę. Ciekawe, czy wleci do tunelu. Na pewno któryś wleci, ale mam nadzieję, że się rozbije od razu, nie? Pamiętaj, że tu Shadow też jest w tym tunelu. Oho, wleciał za mną! O kurde. Ale przeżyłem to, dobra. Czekam na ciebie w tym tunelu, stary. Jadę. Jestem już. Widzę. Ale mam boosta, chłopie. Co ty, zatrzymałeś się? Tak, bo uderzyłem w pedał. Tu się samoloty respią, stary. Oni się respią w tunelu i chcą nas rozwalić. Co jest? Pusty ciągnik jedzie. Jadę do ciebie. Jestem już na zewnątrz. Dobra, jedź teraz ty pierwszy, jestem tuż za tobą, stary. Pięknie, o kurde, ale hita przyjąłem teraz na twarz. O, znowu! Jedź, popchałem cię. Dzięki. Co się dzieje?
Masz już stary ten! Dupa ci jara. O kurde. Zaraz ci auto stanie. Znaczy masz wylew. Masz wylew. Sorry, Dzięki. Stary. Gdzie jest kolejny checkpoint? Z Paleto, stacja Paleto. No to może zdążę dojechać na wylewie. Dawaj, dawaj, dawaj. Mój stary wylany przyjacielu. Ja lecę za tobą, stary. Przyjmij ich na klatę, a ja zdobędę czekać. Dobra, to z bus. Przyjmę ich, stary. Hamuję. Jak ktoś tym sterowcem tam leciał? Ale go zrobiłem. O nie. Rzeczywiście, nie widziałem tego sterowca. Jestem na stacji. Stacja, tak? Paliw Paleto. Tak, tak, oj. Uff. Dobra. Dobra, mamy czeka, już dojeżdżam. Dajemy sobie 2 minutki i lecimy z kolejnym podejściem. Moi drodzy, mamy kolejny checkpoint dzięki Kaluchowi, który go pierwszy osiągnął. Jej. Czemu u siebie nie osiągam checkpointów, tylko u kogoś? O nie! Widziałem to. Przepraszam. Widziałem. Dystrybutor uderzyłem. O nie, będzie wybuchać, oby nie wywaliło. Musimy odjechać, stary, od niego po prostu. Moi drodzy, teraz osiągnęliśmy drugi checkpoint i było dość łatwo, prawie nam zniszczyli Kalucha, dlatego wprowadzamy utrudnienia, tak żebyśmy oni mieli większe szanse, bo teraz chyba my mieliśmy. W tej rundzie Shadow będzie miał możliwość dodatkowo rzucania granatami. Te granaty mogą nas mocno tutaj, stary, uszkodzić. No tak, pierwszą część mapy przejechaliśmy na chillku, ale ta się wydaje być zdecydowanie cięższa. No zobaczymy, jak wyjdzie. Jak będziesz ready, to piszę startu. Jasne. I lecimy, bo tu instrybutory już wybuchają. Widzę, no nie możemy czekać, dlatego jeszcze tylko powiem, jeżeli to nie wystarczy i będziemy to drive mistrzować, to potem włączymy im tryb rakiet, a wtedy to już będzie totalna masakra. Lepiej, żeby nie. Dobra, uwaga, 3, 2, 1, yo! Dobra, jazda. Jak to robimy? Jedziesz pierwszy czy drugi? Na razie to jedziemy, stary. Przed nami typ? Widzę, to jest po prawej i lewej. Oj, Shadowa uderzył! Shadowa gdzieś wyrzucił, stary! Uwaga, widziałeś uwaga. To? O, za nami, no. O kurde, co się tam za nami dzieje? Masakra. O! Jak z filmu akcji, normalny. O kurde. Kurde, stary, ta autostrada jest o tyle ciężka, że tutaj nie da się za bardzo jak skręcić. O kurde, tak. Ale jestem w krzaczorach. A ja, stary, uderzyłem w znak i teraz widzę, mogę nas dobić. Się tam atakują w ogóle. Ale jadę, jeszcze mnie tak nie uszkodzili mocno, jakby chcieli. No dobra, ważne, że ci baku nie rozwalili. Mhm. Jadę, ja w dalszym ciągu jadę. Wszystko, o kurde, jak to wygląda? O kurde, wypadłem z fury. Ja nie zapięć pasów. Franklin Clinton, nie rób mi tego. O, Shadow do mnie granatami, stary, rzuca. O kurde, uważaj. Widzę. Wysadził się sam, co jest? No o to chodzi, self-destruction, byczku. Tak jest, stary. Ale zaczyna się hardcore, powiem ci szczerze, zaczyna się hardcore. Oni teraz mają jakąś bardziej agresywną taktykę. Ta, oni, stary, wiesz, oni zawsze tak pod koniec tryhardują. Ja się nie dziwię. Ło! Masakra. Ja pierdzielę, trup samolotu mnie, stary, zepchnął, czaisz? W sensie kadłub taki rozwalony, ściągnął mnie z drogi. Już nikt w nim nie siedział, a on mnie ściągnął z drogi, masakra. Ale dobra, lecę sobie, stary. Dawaj do mnie, ja wjadę do tunelu, stary, i tam będę czekał na ciebie. Dobra. Gdzie jesteś? Ile tam chłopów za tobą, na tym moście przed bazą. O nie! Zrzucili mnie na plażę, stary! O shit, no to przypał. To ja jadę. Ja jadę cały czas, więc jak coś to pojadę po prostu dalej. Dobra, ja wleciałem do tunelu takiego małego, ale teraz wjeżdżam znowu na autostradę. Ja, stary, do tunelu pod bazą wojskową zaraz wjadę. Ja też jesteś. O, widzę cię. Przede mną czy za mną? Za tobą. Dobra. Dawaj szybko, jara mi się auto! Ja, pali ile mi się za mną auto. Leci gości. Ile za mną leci gości, nie? Ja się zatrzymuję, stary. Zatrzymuj się, jaka to jest taktyka! I oni cię wyprzedzają, co nie? O, stary! Wszyscy wybuchli teraz przede mną. Ale to rozwaliłem. Musisz dobrze, to wstawić na odcinek, stary. Jasne. To jest piękna akcja. No i na chillku sobie wjeżdżasz teraz, chłopie, do tego, do tunelu. O! Dobra, drive mistrz jestem jednak. Ten Shadow ma jakąś dziwną taktykę. On się sam wysadza na tym motorku, ale zaraz mam checkpoint, stary. Kurde, dobrze, ja jestem... O! Kurde, uderzyłem w auto! Ale mam tu moje, nie mogę wyrobić, co jest? Widzę właśnie. Ekran mi się trzęsie, stary. Też jadę, stary, o za tobą. O kurde, dawaj. Checkpoint jest na stacji tutaj? Tak, ale chcę, nie mogę na nią wjechać, stary. Z buta wjeżdżam. Co się dzieje? Dawaj. Ja pierdziele, jesteś? Jestem, no. A ja nie mogę wjechać, wjechałem teraz na górę. Jestem, tylko kurde, prawie w instrybutor uderzyłem. Dobra, jestem, stary. No to mamy checkpoint, stary, to jest najważniejsze. Co? Ale wiesz, co to oznacza? Że teraz mamy przypał. Oj, wielki przypał. Nadszedł
czas ostateczny. Czy nam się uda, czy nie? Mamy, stary, komfortową sytuację. 3 próby, chłopie. Tak jest. I straszne tylko... nam są nawet rakiety. No, czy ja wiem, bo właśnie teraz nasi przeciwnicy mają rakiety, a my mamy do przejechania mały fragment tak naprawdę, no bo wystarczy jechać tylko prosto i skręcić w prawo w dobrym momencie. No, jak oni mają rakiety, to ten malutki dystans może być to taki śmiertelny dystans, mi się wydaje. Ty już nie bądź taki pesymista, chłopie. Trzeba myśleć optymistycznie, ja piszę start, jak jesteś gotowy. Wychillowany musisz być, przyjacielu, patrz. No, to, jestem. Ja już czekam tutaj, tylko mi powiedz kiedy, stary, ustaw się dobrze i lecimy. Dobra, stary, nie ma co czekać, jak na śmierć się nie czeka, stary, śmierć po prostu przychodzi. Dawaj, no oczywiście, czekamy, stary, na spotkanie z kostuchą. Gotowy? Tak jest. 3, 2, 1, no, jazda. Już te helikoptery, stary, tutaj zawracają. Ja, co się tu dzieje, kurde? Ja ci ten teraz napałem, na nic się nie patrzę, stary, muszę po prostu to wygrać. Podczas tej próby wszystko byłoby dobrze, ale Kaluch pomylił sobie drogę. O kurde, jak we mnie lecą. W sumie nie wiem, czy oni namierzają, czy nie namierzają, ale jeszcze mnie nic nie trafiło, nie wiem jak ciebie. No też, ale co jest, chłopie, mają rakiety, mają wszystko, a ja... Aha, dobra, zakręciłem się. Jeżeli to teraz się powiedzie, to ja, stary, zaraz tam jestem. Dobra, stary, nie można ich tak przeceniać, bo to są jednak OP. To, co mają, to jest OP na maksa. No. Wow, jak co szanowni zrobiłem w ogóle. Ja pierdziele, to jest jak film akcji normalnie. O, stary. O nie, zagapiłem się, wpadłem do wody. O nie, czyli co? No i stary, jeszcze, czekaj, bo wyjeżdżam z niej. Staraj się, o, ja dostaję i to mocno. Czemu ten Insurgent, nie, to jest Night Shark, czemu on dalej normalnie jest tylko lekko zadrapany? Masakra. Stary, no nie, ja już utknąłem tym autem, nie ma opcji, żebym nim wyjechał. Wszystko w tobie, stary. Mówisz? Ja jestem driving, tak. Chłopie. Łowi ja już jestem dead. Teraz widzimy perspektywę. O, kamerę. Ja pierdzielę. Nie. Co? Nie widzicie, lepiej żebyście nie widzieli. Ale co? Prawie wpadłem do wody, chłopie. Te obok mostu? Ja pierdzielę, staram się wyjechać. Nie! Dawaj, stary. Leżysz? Jeszcze staram się. Dobra. No. Co jest z nimi nie tak? Pali mi się samochód, ale jestem prawie stary w mieście. Co ty gadasz? Płonącej furze jadę. Moi drodzy, patrzcie na tą perspektywę. Ej, wszyscy do mnie ładują, stary. Jestem jakieś, nie wiem, 30 metrów od... Nie gadaj. Mam wjechać do miasta? Stary, ty masz na stację wjechać. Na stację? Tak! No jestem na stacji. Której stacji? Tam, gdzie każda jest robiona? Sklep? Stacja? A to nie ta! To nie, które? Ja... Gdzie jesteś? Ta przy wlocie do Vinewood. Tak! A ja, ja pierdzielę, to ja pojechałem inną drogą. Gdzie ty, co? Widzowie, przepraszam. Ja dojechałem do stacji, ale nie do tej, co trzeba. Ale to nic, ja jeszcze stary, czekaj, dobra, nie, rozwalili mnie, jestem stary z tym idiotą. Boże, jak ty to zobaczysz, gdzie ja pojechałem w ogóle, to... Ja pierdziele, ważne, stary, że mamy jeszcze 2 życia. Dobra, stary, trzecie podejście naszego startu, finalnie się udało, mamy 2 życia. O, ja pierdziele, chłopy, jakie synchro robimy tutaj. Tak jest, no ej, to jest dramat z tymi helikopterami. Shadow wyleciał w kosmos! Jak go wybombiliśmy! O stary, o kurde, ale ja też dostałem na stebęcki! Jedź! Ja pojadę tam! Ja nie wiem, czy dobrze jadę, czy ta droga chyba źle, stary, okay. Pojechałeś, chyba źle, ale oni odwrócili ich uwagę! No dobra, no to bejtuję ich tutaj, no. Okej, staram się winnicą przydrajwmistrzować. Dobra, jedź! Jestem już na tej dobrej drodze. Tak? Tak. Widzę cię, jestem za tobą! Wyścigam cię teraz! O nie! O stary! O nie! Jedź! Jadę! Nie jest tak źle jeszcze. O kurde, stary, ja już mam coraz większą lipę. Ale nie co, palisz się? Ja dostałem rakietami teraz. Mocno dostałem, bardzo mocno. O stary! Ja też dostaję. Jeszcze Shadow tymi granatami, śmierdziel. Pali mi się auto! Ja do wody wpadłem i pali mi się auto. Wpadłem do wody, ja mam ripówę. Jestem w wodzie. Stary! Ale to jest masakra! No, musimy jakąś taktykę przyjąć, bo nam zostanie ostatnie życie zaraz. O nie, wjechałem stary w inne auto. O kurde. Nie, no ja dalej jadę, jeszcze się trzymam. Pali mi się cały czas auto. Ej, stary, ja mam stację przed sobą! Mam stację przed sobą! Dawaj. O nie, stary! Robię to, mam to, stary. Nie mam tego!
Mam to! Nie mam tego! Mam to! Nie mam tego! Mam to, stary! Wjechałem! Mam to! Aha. Mam to! Ja pierdzielę! Ale fart. Ale fart! Co to było? Teraz mi auto wybuchło! Wypadnę z auta, ale jestem na stacji! Co tu się stało? Napisz, stary, koniec! Ja cię kręcę! To było takie zakończenie, stary, o którym marzyłem. Jak w no, kurde, filmie to... akcji. Chcę to zobaczyć na odcinku normalnie. Ja pierdziele, nie no, te akcje z ekipą, stary, są konkretne, no, ale znowu wygraliśmy u mnie. Jak to jest, ja nie wiem. Następnym razem musisz wybrać z komentarzy widzów, jaki challenge robimy, tylko nie za łatwy, widzowie, dla nas. Tak. Ja myślę, że teraz możecie zrobić coś totalnie hardkorowego dla nas, co nie? Dobra, nie, czemu mamy dostać wciry? Cały czas my dostawaliśmy wciry, stary, no. No, to też prawda. A więc, moi drodzy, bardzo dziękuję wam za dzisiejszy odcinek. Jak się podobało, koniecznie zostawcie łapkę w górę, zostawcie subka z dzwoneczkiem. Zaśmiałem się, bo tak przyciągnąłem to. Podobało. Mnie tam się podobało jako graczowi, więc się cieszę bardzo. To dobrze. Zapraszam was do swojego sklepu, link macie w opisie. I bardzo dziękuję swojemu przyjacielowi za super zabawę. Dziękuję, bawiłem się świetnie i znowu winek easy. Tak jest, gonimy ich, stary. Elówka. Hello.